W ostatnich dniach coraz częściej dochodzi do ataków na polskich żołnierzy, strażników granicznych czy policjantów strzegących granicy Polski z Białorusią, będącą także wschodnią granicą Unii Europejskiej. A sceny walki, takie jak choćby te, są niestety tam codziennością. Wiele osób mówi, że w sytuacji ataku nożem, konarem czy szklaną butelką żołnierze, policjanci czy strażnicy graniczni powinni użyć broni i strzelać w obronie własnej i polskiej granicy. Ale czy mogą? Mogą, ale pod określonymi warunkami. Bo przepisy prawne, jak to z przepisami prawa bywa, dają sporo pola do interpretacji. A poprzez to wiążą żołnierzom ręce, a może bardziej spust. A wszystko dlatego, że obowiązujące obecnie przepisy są przepisami napisanymi na czas pokoju. A to, co się dzieje w Polsce, a na granicy polsko-białoruskiej w szczególności, jest elementem trwającej wojny hybrydowej z Polską. I na ten czas, na tę wojnę, powinny obowiązywać przepisy szczególne, dostosowane do tej wojennej rzeczywistości. A tak nie jest. I stąd takie absurdalne sytuacje, jak te, o których pisze Onet, gdzie zatrzymani i zakuci w kajdanki zostali żołnierze, za to tylko, że oddali strzały ostrzegawcze. Jeżeli zaś chodzi o obowiązujące przepisy, powtarzam, przygotowane na czas pokoju, to po pierwsze, broni palnej można użyć dopiero wtedy, gdy wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego okazało się niewystarczające lub nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia. Zatem w pierwszej kolejności powinno się użyć posiadanych środków przymusu bezpośredniego, jak siła fizyczna, pałka czy chemiczne środki obezwładniające, co zresztą widoczne jest na tych filmach. A dopiero wtedy, gdy to nie pomoże lub nie można ich użyć, można użyć broni. Ale też oczywiście niedowolnie, bo możliwości jej wykorzystania są ściśle reglamentowane. W tej sprawie użycie broni palnej jest możliwe, gdy istnieje konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. No właśnie, i teraz wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, bo jeżeli ktoś przedziera się przez ten płot graniczny z nożem lub z tymi dzidami, czyli nożami przymocowanymi do długiego kija, i jeżeli środki przymusu bezpośredniego, jak na przykład gaz łzawiący, nie działają, w mojej ocenie, zaznaczam w mojej ocenie, można byłoby użyć broni. A jeżeli już przedrze się przez granicę i zaatakuje żołnierza czy strażnika granicznego, to także, w mojej ocenie, użycie broni jest uzasadnione, ale już na innej podstawie prawnej. Ale czy konar bądź lewarek, o którym pisze Onet, byłby tym niebezpiecznym przedmiotem? Ja osobiście uważam, że w tych okolicznościach tak, ale to mogło być kwestionowane i jak wydaje się, chyba jest. Natomiast co do rozbitej butelki, czyli tak zwanego tulipana, raczej też nie powinno być wątpliwości. Choć zawsze takie mogą powstać. Ale co w tym wszystkim jest ważne i co jest rzeczą najbardziej niezrozumiałą w publikacji Onetu, to to, że jak używa się broni, a co do zasady ona jest używana przeciwko temu, kto narusza prawo, trzeba wpierw wezwać go do porzucenia niebezpiecznego przedmiotu, zawołać stój, bo strzelam, i oddać strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku, na przykład w górę. I właśnie za ten strzał ostrzegawczy, a nie w stronę napastnika, zostali zatrzymani oskarżeni żołnierze, o których pisze Onet. Trzeba jeszcze przy tym dodać, że zgodnie z prawem od tej procedury ostrzegawczej można odstąpić, ale także, gdy zaistnieją ustawowe przesłanki, jak to, że ich zrealizowanie groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby. Przyznają Państwo, że nawet jako podstawach użycia broni mówię, to samo w sobie jest skomplikowane. Proszę więc sobie pomyśleć i wyobrazić, jak to jest pamiętać o tym wszystkim i stosować się ściśle do tych reguł, będąc zmęczonym na granicy, służąc nam w napiętych i nerwowych warunkach, często w nocy, gdy trzeba bronić polskiej granicy i swojego życia przed napastnikami. Oczywiście wszyscy funkcjonariusze i żołnierze są szkoleni, ale są to tylko ludzie, często młodzi, którzy zawsze mogą popełnić jakiś błąd. Choć są to działania czynione faktycznie w strefie wojny i najczęściej w stanie wyższej konieczności. Jak więc widać, zasady wykorzystania broni przez żołnierzy czy funkcjonariuszy policji czy straży granicznej są ściśle reglamentowane prawnie. Ale biorąc pod uwagę sytuację na granicy polsko-białoruskiej, powinny one zostać zmienione, tak aby bardziej bronić bohaterskich żołnierzy i funkcjonariuszy. I aby nigdy więcej nikt nie postawił zarzutów za oddanie strzałów, gdy służyły one obronie granic Polski czy życia i zdrowia polskich żołnierzy czy funkcjonariuszy.